Będziemy robić dzisiaj drzwiczki. To będą drzwi takie do woliery. Woliery do bazantu. Wolierę mam przygotowaną, natomiast trzeba by zrobić do nich drzwi. Wyciąłem ramkę, bo to będzie na początku ramka. 5 cm, 150 długości i poprzeczne, które będą to wszystko trzymać. Zaczniemy najpierw od nawiercania tu z boczku. Także będę zaraz wszystko pokazywał. Ramę mamy skręconą. Już to wszystko w całości się trzyma. Idziemy teraz ciąć siatkę. Siatkę mam przygotowaną na to. Tu jest grubość 1,2 druta. Oczko jest 19×19. Także będziemy ją cięli i mocowali zaraz do tej ramy. Siatkę już wycięliśmy. No i będziemy do dołu drzwi dawać deski, a dlatego, że siatka ma metr jej długości, nie chciałem jej tu łączyć, dlatego połączymy to wszystko deskami, także musimy resztę drzwi 50 cm, 50 parę cm właśnie zabić deskami. Mamy dół przykręcony, teraz mocujemy listwę na górze, tej samej szerokości, która była ramka, czyli 7 cm. No i tutaj na te części trzeba będzie dociąć, mam przygotowane już listwy piątki, będziemy zaraz je łączyć. Mocujemy już listwę, które wycięliśmy. No, będziemy mocować teraz do tych drzwi zawiasy i praktycznie będą gotowe. Drzwi już umocowaliśmy w wolierce. Zrobiłem otwierane do środka. A zawiasy, nie wiem czy to będzie widoczne, bo to po światło, umocowałem właśnie od tyłu drzwi. Od tyłu drzwi właśnie, żeby się nam otwierały w tą stronę do wewnątrz. Umocowaliśmy zasuwę. Także już będzie wszystko ok. A, do środka. Zamknięcie. Także drzwi mamy gotowe. Zostało nam je jedynie pomalować.